Przede wszystkim, znowu pomiędzy 7, a przyciąg Pillars of Eternity. Dobra, przespałem się w międzyczasie, ponieważ byliśmy na wykończeniu przez dwójkę Stelgarów. Dobra, te książki chyba możemy już na razie pochować. Tak samo jak parę tych śmieci. Okej, okay, dobra. Najpierw udamy się do Wybrzeża Wiązów. Później pójdziemy, wrócimy do Rzecza Wiązów i poszukamy tego krasnoluda. A później do północnej głuszy. W międzyczasie będziemy musieli również się wrócić po jak ona miała na imię. A właśnie, w międzyczasie dostałem nowe zadanie. Lament Celebransa. Tak, będę musiał się po nią wrócić. Ale to w międzyczasie, dobra. Ją możemy przypisać. Albo nie, albo Kanę wyślijmy. Nie, szczególnie nie. Okej? Okay? I... Okej, okay, to na razie tyle. No to do Wybrzeża Wiązów. Ile nam to zajmie? 12 godzin. Okej. Okay. No to sru. No i dobra. No i szukamy teraz tej elfki. Czy ona będzie gdzieś się tutaj znajdować? Miałoby sens. Okej, okay, szybko. Raz, dwa, trzy, drużyna. Co tym chyba nie miałem tutaj żadnych dodatkowych zadań do zrobienia. Czy już byłem w tej jaskini? Wiecie co, zajrzę jeszcze. Pójdę jeszcze raz, sprawdzę, czy na pewno tam wszedłem, bo chyba czasem ją pominąłem. Okej, okay, dokładnie, znaleźliśmy ją. Na podwyższeniu pośrodku polany stoi elfka. Rozsiane na ziemi liście tworzą barwny kobierzec w odcieni złotej rdzy. Kobieta ma zamknięte oczy, a ramiona splecione na piersi. Na jej twarzy opadają włosy w kolorze jesiennych żółci. Gdy zbliżasz się, elfka nosi podbródek, spoglądając na ciebie bystrymi, pilnymi oczami. Ktoś ty? An ancient elm among poles and saplings. We have taken root in the same soil, and the others grow in my shade. Their roots nourish my soil. My branches give them shelter. Together, we grow. O, jak słodko. Twoja esencja jest jak rwący rwir, strumienie Estremor. Powiedz, jakie pytania dręczą twoją duszę. Chcę dowiedzieć więcej o łatach ze złocianego gaju. Living or dying, we nourish one another. The truths of the soul and of the body are written on every blade of grass and sung by every creature under the sun. We learn these truths and sing them back. To są prawdy? Okej. Okay. Nasza pieśń nie należy do bogów, tylko do Werty. To dlatego wielu spośród nas biada mową sił i zamieszkuje ciała zwierząt. Jesteście druidami? Czy słyszałaś o Etiknol? Chmara robaków na ptasim truchle, jak korniki drążące potężny ćwierk. Celebrują wieniące życie, nie zaś jego kiełkowanie. Biorą siłę od innych, zamiast przyjmując to, co ofiarują Verata. Okej, okay, czyli zdecydowanie Etiknol to te... Tak, te... Tam, gdzie ofiary składają. Więc zdecydowanie tam znajdziemy tego krasnoluda. Okej, okay, dobra. Są dumni ze swojej należności od bogów, ale ich przywódcy żądają jeszcze większej ofiary. Śmierć w zamian za życie. Siła wyssana z esencji tych, którzy za nimi podążają. Etiknol oferił inny rodzaj niewoli. Dla tych, których dusze już dawno zgniły. Etiknol powinni ochraniać życie, nie zaś je kończyć. W tej kwestii się zgadzamy. Nie możesz mówić prościej? Słowa w moich ustach wywodzą się z języka strumienia żłobiącego kamieni i wiatru rozsiewającego nasiona. Jeżeli go nie rozumiesz, to dlatego, że języki ludu wstępiły twój słuch. Okej, okay, no to fajnie, miło pogadać i w ogóle, ale mamy robotę od Berta do wykonania. Chose someone who wouldn't rattle intentions in truth.
host should carry so far? And what are you that you should so eagerly obey? The gods only have dominion over what we seed, and you would seed matters of life and death to them. Ta? Ewentualnie można zaufać sąsiadom, ale sądząc po moich sąsiadach, warto to dobrze przemyśleć. A czy nie jesteś taka sama? Wydłużyłaś swoje życie w nienaturalny sposób. Dzięki ciężkiej pracy i wiedzy. Im drzewo jest potężniejsze, tym więcej owoców może zrodzić. Są jak pędwi na rośle plątające wiekowy wiąz, plące się ku słońcu. Wzrastam, a oni wraz ze mną. Czy osiągnięta przez nas harmonia ma paść ofiarą zazdrosnego Boga? A dokładnie w jakim kierunku miałaby ich prowadzić? Jest ślepa na ograniczenia własnej wiedzy. Twój rozum hamuje ich wzrost. Bez ciebie ich wiedza jest bezużyteczna. Jeśli tego właśnie oczekujesz od pozostałych owatów, niczym się nie różnisz od etik Nol lub bogów. Nigdy nie miałam zamiaru górować nad moimi zwolennikami. Twoje słowa niosą sobą zawstydzającą prawdę. Nigdy nie miałam zamiaru górować nad moimi zwolennikami, ale widzę, że być może są miejsca, w których moje korzenie nie pozostawiają zbyt wiele przestrzeni na ich rozwój. Niech będzie. Skoro dobiega końca moja pora roku, to pozwól im nie przeminąć. Zamyka oczy, wtedy całe ciepło i żywe barwy uchodzą z jej ciała. Jej oddech staje się coraz wolniejszy, a popielata skóra sztywnieje, pokrywając się matową patyną. Kiedy elfka wydaje swoje ostatnie tchnienie, ciało jej i całe jej ciało pokrywające pęknięcie rzeźbione na nim twarde grzbiety i szczeliny. Erona kamienieje w ciągu kilku sekund. Jej pokrytą korą twarz zwrócona jest w stronę owatów znajdujących się u stóp podwyższenia. Okej, czyli dokładnie tak jak w naszej wizji. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Fajnie, że nie musieliśmy i was zabijać. A i przy okazji nie ma za co, ludzie, nie ma za co. Okej, wygląda na to, że ona to już to zostanie. Okej, dobra. Przejdźmy się jeszcze do tej jaskini szybko. Nie pamiętam, czy ją odwiedzałem. Jeżeli nie odwiedzałem, to zrobimy to teraz. Okej, przy okazji dostaliśmy spory wzrost reputacji. Okej. Wygląda na to, że już tu byłem. Tak, nie było tutaj nic ważnego. Dobra, to wracamy. Okej, ciekawe, czy Vetic Knoll pójdzie równie łatwo. Domyślam się, że niekoniecznie. Jeżeli tak jak w wizji będziemy musieli wyrwać temu krasnoludowi rękę, to nie wiem, czy mu się to spodoba. Okej. Dobra, w międzyczasie spróbujmy może obronić automatycznie. Czy coś na tym stracimy? Okej, jednego najemnika straciliśmy. Dziedziniec ulega zniszczeniu. Południowy mur obronny ulega zniszczeniu. Nie fajnie. Okej. Okay. Teraz musimy to odbudować. Wiecie co, to mi się nie podoba w takim razie. Nie, tak, tego nie... Okej. Okay. Wygląda na to, że wszystkie ataki musimy bronić osobiście. Osobiście. Okej, ciekawe czy zdążymy w takim razie. Sure. Okej. Zobaczmy czy zdążymy. Trzeba, że mnie teleportuje jak wybiorę opcję osobiście. Ale inaczej nie. Jeden dzień, 6 godzin. Chyba nie zdążymy.
better indeed. Zachodni mur obronny, południowy mur obronny. Okej, czyli jeszcze gorzej. Okej, dobra. W takim razie... I cóż, najwyżej będziemy musieli odbudować część z tych rzeczy. Okej. Automatycznie. Równie źle. Tak, dobra, musimy spłacić teraz ten dług. I musimy naprawić mury. No cóż, trudno. Na przyszłość będę o to dbał. Ale dobra. Teraz idziemy po krasnoluda. Zobaczymy, co on będzie miał nam do powiedzenia. Czy też może go namówimy do samobójstwa. Okej, do rzeczowiązów. Idziemy. Azura przybywa do warowni. Oferuje ci sprzedaż buty maliny w zamian za 600 sztuk miedzi. Okej, co nam to daje? Obrona przy ogłoszeniu plus 50, obrona przy powaleniu plus 50. Mamy już takie rzeczy. Okej, dodatkowo. Azura przybywa do warowni, oferując się na sprzedaż. Okej, dzięki przesłanej przez ciebie pomocy Azura zdołał przekonać lokalnych kupców i dostawców, żeby powrócili na trakt. Okej, to chyba dobrze, co? Okej, musimy kogoś nająć z powrotem. Kto nam... Kapłan nam umarł. No to bierzemy z powrotem jego. No to do Krwawych Piasków. Wygląda na to, jeżeli nasze wizje były prawdziwe, że Krwawe Piaski dzisiaj staną się troszkę bardziej krwawe. No i dobra. Znając życie, to będzie ten ich przewodniczący. Tak samo jak w przypadku owatów. Chociaż to chyba prawie wszyscy tutaj są krasnoludami. Okej. Okay. Idźmy bliżej. Stawmy się jakoś, gdyby trzeba było się bronić. Przyszła pora, byś oddał Beratowi to, co mu należne. Jeżeli tak, to możesz wstąpić ze swojego wielkiego panteonu i oświadczyć mi to osobiście. Okej, no cóż, trudno. Właśnie po to przychodzę. Since when do the gods send mortals to collect? You're much too talkative to be the usher. This is the trouble with deities. They meddle in a world that they don't even inhabit. No czekajcie, a co gdyby było, gdybym zrobił nieważne? Z ciekawości wezmę. Z ciekawości, czy by powiedział coś innego, gdybyśmy powiedzieli nieważne? Nieważne. Nie, po prostu by nic się nie wydarzyło, okej. Okej. I sporo mu pomoże przy tym jego pomagierów. Okej, dobra. Zajmijmy się tym jak najszybciej. Ty otworzysz ogień, ty też
Dobra, wszyscy otworzą ogień do niego, poza tobą, który otworzy ogień do pieśniarza. A ty tutaj pójdziesz się blokować. Okej. Wypaliłeś już, fajnie, to rzuć nam zbroję. Okej. Rzuć na niego lancę. Ty możesz podejść do tego sztyletować. A ty możesz pewnie już krzyknąć, co? No można coś fajnego zrobić. Dezintegracja, mentalna zaraza. Czy my chcemy marnować na niego detonację? Chyba nie, on chyba zaraz padnie. To po prostu krzyknijmy. Ty, przewróć go. Okej, pieśniarz padł od krzyku, fajnie. Rzuć w niego pociskami, jeżeli zdążysz. Okej, nie zdążyłeś, fajnie. Ty strzelaj do niego. Okej, zebrano daninę. Fajnie, wygląda też, że za każdym razem jak wykonujemy jakieś zadania, to mijatura w warowni. Dobrze wiedzieć. Dobra. Strzelaj do petenta. Możesz mu przywalić z magicznych pocisków. Okej. Nie wrażliwość. Okej, to był zmarnowany strzał w takim razie. Okej. O, co to? Za ciemność jakaś. Czyli żaden z nich nie rzucił nic takiego. Okej, ty idź go po prostu zasztyletuj. Dobra. Czy tylko ta zguba ziemi została. Okej. Spadek reputacji, Ethic Null, duży. Sorry. Nie chciałem. Okej, czyścieć. Wyjątkowa jakość szabla. Znakomita jakość. Obrażenie odzyskane jako wytrzymałość. Plus 20%. Okej, fajnie, ma bardzo ładne obrażenia. Chyba ty używasz szabli. Znakomita siekiera, więc resztę po prostu schowamy. Solidny młot bojowy. Ciekawe, czy teraz wszyscy się na nas obrazili. Solidny łuk i wytworne szaty. Czy będziemy musieli wszystkich teraz na drodze mordować? Oby. Oby trochę szkoda. No cóż, trudno. Okej. Co i petentów tutaj stoi. Ty może cofnij się, co? I zacznij do nich strzelać po prostu. Ciekawi mnie, czy można było jakoś, może to jakoś inaczej załatwić. Może udawać, że się chce ofiarę zrobić, a tak naprawdę coś innego zrobić, tak jak to było w wizji, że on nam podał rękę i my go załatwiliśmy jakoś. Okej, otwórzcie ogień do niego. Strażniczka zaraz padnie. Okej, tutaj petryfikacja, ale zdążyły rzucić, ale... Okej, musimy uważać na te zguby ognia. One wybuchają. Zapomniałem o tym. Okej, coś jeszcze nas tu blokuje? Nie. Okej. No, sporo złomu również nazbieramy się tutaj. Sporo solidnych rzeczy. Okej, cały czas tracimy reputację.
Vetic Knoll. No cóż, trudno. Okej, czarownikami chcemy się najpierw zająć. Dokładnie. Tak, oni mają jakieś obszarowe skamienienie. Są troszkę niebezpieczni. Ale dobra, jesteśmy już blisko wyjścia. Jeszcze tylko parę strażników. Au, to bolało. Okej. Ją przewrócimy, żeby nie zdążyła nic wczarować. O, nawet przeszła na naszą stronę, spoko. Tak ją zabijemy. Okej. Jakbyście mogli się przestać obrażać, tylko i wasz... tylko wasz lider. Nic wielkiego. Znajdziecie sobie kolejnego. Okej. Talon. Spróbuj go przewrócić, coś mi mówi, że zaraz zacznie czarować. Okej. Strażnik Goros. Okej, ten zaczął czarować. Starasz go przewrócić? No prawie. Solidny kostur. Bla, dobra. Kolejny. Dajcie już spokój, ludzie. Ciekawe, czy spadnie nam to za to jakaś reputacja. Mam nadzieję, że nie. Byłoby szkoda. Agresja czy coś? No dobra. Sami tego chcieli. Dobra, wychodzimy. Mogę sobie wiedzieć. Mogłem w sumie tam posiedzieć i bardziej ich jeszcze zabijać, ale... i żeby trochę więcej lutu zdobyć, ale... ale me... dajmy spokój. Chciałem tylko zabić ich przywódcę. Okej, dobra. Zebrano daninę, bla bla bla. Dobra, szybciej. No dobra, tak jak obiecałem, teraz idziemy do północnej głuszy. Idziemy się tam pogłuszyć. Zadanie już ze sługą śmierci wykonane. Tak, możemy już wrócić i porozmawiać z Beratem. Okej, co tu jeszcze mamy? Okej, dobra. Parę jeszcze rzeczy. Dobra, w każdym razie idziemy do północnej głuszy. Ciekawe, co tam znajdziemy. 7 godzin. Okej, w drogę. Okej. Mamy znaleźć ekspedycję. Mamy poszukać Fjorma. Gniazdo pod chmurami. Udaj się do świątyni Hayley. Okej. Coś jeszcze? Nie. No to całkiem spora lokacja wygląda na to.
Więc może trochę nam zająć czasu. Zbadanie, okej. Okay. Wilczy przywódca. Okej. Okay. Mhm. Długie, płytkie ślady wprowadzają na wschód. Pokrywają plamę krwi. Okej. Okay. Chciałem przejąć kontrolę nad tym wilczym przywódcą, ale wygląda na to, że nie będziemy mieli możliwości. Okej. Okay. Wilki biją się ze sobą nawzajem, spoko. Dobra. A właśnie, jeszcze ten czyściec. Komu chcielibyśmy to dać? Pewnie tobie, co? Tak, jeszcze raz. Ty masz... broń... zbir. Szabla, maczuga, pistolet, garłacz. Tak, więc tobie chcemy dać. Tak, podczas walki. Zaraz się tym zajmiemy. Więc ty teraz się będziesz posługiwać czyśćcem. Gratulacje. Co my tutaj mamy? Znalazłem ruiny, przy których ekspedycja rozbiła obóz. Wszędzie widać znaki walki, ślady na ziemi biegną prosto na wschód. Prawdopodobnie należą one do członków ekspedycji, którzy uciekli z pola bitwy. Okej, okay, no na to, że się spóźniliśmy. Są naszpikowane strzałami, więc Glenfontanie już ich odkryli. No sorry, patrzcie, prawie przy samym mieście rozbili obóz, jak mieli ich nie odkryć. W skrypcie na ołtarzu niemal nieczytelna pod grubą warstwą muchu wychwala Hyelę. Co tu mamy? Duża miksera wytrzymałość. No, okej, okay, fajnie. Może się przydać? Gdzieś, kiedyś? Coś takiego? Okej, czy tutaj coś mamy? Nie. To idziemy dalej. Tak, ślady idą na wschód. Zaraz tam pójdziemy. Jakieś młode dziki. Szalna włócznia ozdobiona z glamfantańskimi rytuałami na obu połowach drzewca. Szczerbania w mokrym drewnie poplamione są zielonym mchem, zapewne od uderzeń o skały na rzece. Okej? Okay? Okej, okay, tutaj jest ślad. Idziemy w tą stronę. Tutaj, szybko! Cwinet kryje się w wysokich zaroślach. Cicho, trzymaj się nisko. Popatrz, tam są moi przyjaciele. Za krawędzią wzniesienia. W obozie widać było ślady walki. Nie byłam dość szybka. Zawszone kły. Niech ich ogień magrany pochłonie. Co się tam dzieje? Kły musieli złapać trop i zaatakować grupę. Niektórzy z moich przyjaciół już wciąż żyją, ale są osaczeni. Ekspedycja, a raczej to, co z niej zostało, ukrywa się w jakimś ruinach ponad tymi klifami. Kły muszą się z nimi drażnić albo chcą ich trochę przygłodzić, zanim przystąpią do ataku. Musimy działać szybko, albo możemy już uznać ich za zmarłych. Jak kły tam trafili? Wyciągnęłam pozorowaną ścieżkę, ustawiłem fałszywe ogniska i zatarłam każdy ślad, który udało mi się znaleźć. Nie spowolniło ich to jednak zanadto. Okej, zobaczę, co da się zrobić. Może dałoby się obejść kły. Musi być jeszcze jakaś droga prowadząca do tej grani. Jesteś ubrany inaczej niż moi ludzie. Być może mógłbyś spróbować porozmawiać z kłami. Może nie przyjdzie im do głowy, że jesteś z nami. Proszę, pomóż nam. Już i tak zbyt wielu przyjaciół przyjdzie mi pochować. Okej. Okay. Mhm. Przełam impas pomiędzy nimi. Okay, chyba spróbuję tą opcję z porozmawianiem po prostu z kłami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to w następnym odcinku. A to zbadamy całą resztę północnej głuszy. Jest całkiem spora, ale nie gigantyczna. Okej. Okay. I zobaczymy, co jeszcze znajdziemy w tym dziwnym lesie. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do słyszenia. Cześć!